Ten niedzielny poranek chcę was pozdrowić i przywitać, bracia i siostry, słowami Pana Jezusa Chrystusa. Pokój Boży wam. Drodzy, myślę, że słuchając tej pieśni, którą nasi bracia i siostry usługiwali, zostały nasze serca tak podźwignięte. Tak, żeśmy się utożsamili z treścią tej pieśni i tak zostaliśmy zachęceni ku temu, aby naprawdę dołączyć do grona tych wszystkich, którzy są połączeni z Panem, z gronem tych wszystkich, którzy otwarte mają serca właśnie dla chwały Pana Boga Wszechmogącego i przeżywania Bożego pokoju. Drodzy, będąc na tym miejscu, na pewno zdajemy sobie sprawę z tego, że przyszliśmy przed oblicze żywego Boga. Nie przyszliśmy po to, aby odbyć jakąś ceremonię, jakiś obrzęd religijny, ale przyszliśmy przed oblicze Boga w tym celu, aby usłyszeć Jego głos. Potwierdzony ten głos, który przemawia poprzez święte słowo i ożywiony przez Ducha Świętego w współudziale naszej wiary i pragnienia żywego Boga. Bez względu na to, czy kto jest mężczyzna, czy kobieta, bez względu na to, czy ktoś jest młodszy, czy starszy, ale potrzebujemy Boga. Potrzebujemy Jego słowa. Potrzebujemy Jego działania. Potrzebujemy Jego ochrony. Czy zgadzacie się z tym? Chwała Bogu. Drodzy, chciałbym do tych słów, które zostały już powiedziane, czy ujęte w treści tej pieśni, dołączyć również słowa, które zapisane są w Biblii. Zechciemy w ten czas zwrócić naszą uwagę, naszą wiarę, nasze pragnienie w ten niedzielny poranek. Oto psalmista powiada w ten sposób. Chciałbym teraz słyszeć, co mówi Bóg, Pan. Czy chcielibyśmy słyszeć, co mówi Pan Bóg? To jest tak bardzo ważne. Ponieważ to, co mówi Bóg, jest prawdą, jest życiem, jest dla naszego dobra, bez względu na osobowość. I co mówi Bóg? Zaiste zwiastuje pokój ludowi swemu i wiernym swoim, aby tylko nie zawrócili do głupoty swojej. Zaiste zbawienie jest bliskie dla tych, którzy się go boją, aby chwała Jego zamieszkała w ziemi naszej, a łaska i wierność się spotkały, a sprawiedliwość i pokój pocałowały. Oto zauważamy odpowiedź, co chciał słyszeć i co mówi Pan do nas również w obecnym czasie. Zaiste zwiastuje pokój swojemu ludowi. I chcę właśnie dzisiaj zwrócić uwagę natomiast na błogosławieństwo i wartość Bożego pokoju, który Bóg chce dać i chce utwierdzić w życiu każdego człowieka. Pan Jezus Chrystus powiedział takie słowa, które jeszcze zacytuję, są bardzo znane z Ewangelii świętego Jana, z rozdziału 14. I tutaj powiada w ten sposób, zechciejmy zwrócić uwagę, przed swoją śmiercią Pan Jezus mówi tak, pokój zostawiam wam. Pokój mój daję wam. Nie jak świat daje, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka. Drodzy, myślę, że zgodzicie się ze mną, że to, co najbardziej człowiek potrzebuje w życiu, to jest pokoju w sercu i w duszy. Oto słyszeliśmy poprzedniej usłudze, kiedy brat usługiwał i wskazał nam i mocno podkreślił na podstawie Bożego Słowa, jakie nastawienie powinno być, jakie przygotowanie powinno być, jakie powinno być odniesienie do Bożego przykazania i Bożego prawa, abyśmy stworzyli warunki do Bożego błogosławieństwa, do Bożego działania, do Bożej ochrony i Bożego prowadzenia w naszym życiu. Pokój. Pokój dla duszy.
I to, co człowiek najbardziej potrzebuje w swoim życiu, to jest miłość. To jest radość w Duchu Świętym. To jest pokój. Drodzy, dzisiaj, kiedy my spoglądniemy na ten świat, kiedy spoglądniemy na narody, to zauważamy, że brak jest pokoju. To nie tylko chodzi o to, że są wojny, to, co się słyszy, czy ktoś może widzieć, jakie zniszczenia, jakie tragedie, ile śmierci z powodu braku pokoju między narodami, w danych państwach, gdzie ludzie się ze sobą ścierają, nienawidzą i zabijają się. Ale nie na to chcę położyć tutaj nacisk. Chcę tutaj zwrócić uwagę na brak pokoju w sercach ludzi. Wewnętrznego pokoju. Drodzy, mam nadzieję, że rozumiemy, o jaki pokój chodzi. I ludzie z powodu braku pokoju żyją w pełnym stresie, niepokojach, załamaniu, rezygnacji. W takim stanie żyją. Coraz bardziej ludzie przeżywają to i nie mogą znaleźć lekarstwa, nie mogą znaleźć pomocy. Szukają w różnych źródłach. Jedni szukają u psychologów, inni szukają u innych ludzi, a inni szukają właśnie w uciechach tego świata, w grzechu. Żeby się zaspokoić, to wołanie duszy, wołanie wewnętrznego człowieka, którego nie da się po prostu oszukać. I wszelkie namiastki, wszelkie inne uciechy tego świata, które szatan i systemy serwują, one tylko doprowadzają do rozgoryczenia, zawodu, strachu, nienawiści, chorób, a w rezultacie nawet i często śmierci. Nie mają pokoju, tak jest napisane. Jak wzburzone morze, nie ma pokoju. Drodzy, kiedy Pan Jezus Chrystus zbliżał się do Jerozolimy przed swoją śmiercią, kiedy był już blisko, zapłakał nad tym miastem i wypowiedział słowa: gdybyś i ty poznało ten czas, który służy ku pokojowi twemu. Gdybyś poznało ten czas, czas nawiedzenia, czas, kiedy zbliżył się obiecany Mesjasz, kiedy zbliżył się ten, który jest dawcą pokoju, nazwany książęciem pokoju. Oni go nie poznali, nie przyjęli, odrzucili, wydali wyrok śmierci na niego. Nie otrzymali pokoju. Ale dobrze wiemy, że Pan Jezus Chrystus, on nadal uczynił wszystko i gotowy jest, aby nieść ludziom pokój. I tak wyraźnie jest powiedziane w Piśmie Świętym, że Jezus Chrystus zaprasza wszystkich do siebie. Pokój mój daję wam. Nie tak, jak świat daje. Ja wam daję. Tak wyraźnie Pan Jezus Chrystus powiedział. I niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka. Droga duszo, Jezus Chrystus dzisiaj poprzez to święte słowo apeluje i wzywa do starszych i do młodszych. Niech się nie trwoży twoje serce. Jam jest Pan, twój wybawiciel, dawca życia. Oto przynoszę ci pokój. Pokój od Boga. Pokój, który przewyższa wszelki rozum. Pokój, który potrzebny jest dla twojej duszy w każdej okoliczności życia. I tutaj jest takie słowo zapisane, które chciałbym zacytować. Zwróćmy uwagę. Tak mówi Pan, twój odkupiciel święty izraelski. Ja, twój Bóg, uczę cię tego, co ci wyjdzie na dobre. Prowadzę cię drogą, którą masz iść. O, gdybyś był zważał na moje przykazania, twój pokój byłby jak strumień, a twoja sprawiedliwość jak fale morskie.
gdybyś był zważał na przykazanie moje, to cośmy poprzednio słyszeli. Ale ile dzisiaj jest ludzi, którzy zważają, którzy się liczą, którzy się stosują do przykazania Bożego, które przekazane zostało przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. W ten niedzielny poranek z tego miejsca między innymi również chcę przekazać z całym autorytetem i z przekonaniem, że Boża łaska jak do dziś się nie zmieniła. Jest dostępna. Bóg widzi potrzebę moją i widzi potrzebę Twoją. I najbardziej to, co jest potrzebne dla nas, to właśnie ten Boży pokój. Pokój z Bogiem. Pokój w małżeństwie. Pokój w rodzinie. Pokój w społeczności żywego Kościoła. Bez tego wszelkie inne warunki, wszelkie inne działania, dobrobyty, one nie zaspokoją człowieka. Jak wspomniałem, że człowiek, dusza ludzka potrzebuje pokoju. Dlatego to poselstwo jest przekazywane dzisiaj i dla nas. I chcę również odczytać następne słowo, które dzisiaj przekazywane jest od Pana. I gdy chcemy, gdy pragniemy słyszeć, co mówi Pan dzisiaj do mnie i do Ciebie, więc zwróćmy uwagę, bo powiada w ten sposób. Albowiem On, to znaczy Jezus Chrystus jest pokojem naszym. On sprawił, że z dwojga jedność powstała i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni. On zniósł zakon przykazań przepisów, aby czynić pokój, stworzyć sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka i pojednać obydwu z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, zniweczywszy na nim nieprzyjaźń. I przyszedłszy, zwiastował pokój wam, którzyście daleko, i pokój tym, którzy są blisko. Ale bowiem przez Niego mamy dostęp do Ojca jedni i drudzy w jednym duchu. Tak więc już nie jesteście obcymi przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga. Oto jest poselstwo, które dzisiaj przekazywane jest dla nas. On jest pokojem naszym. On sprawił, że możemy mieć pokój z Bogiem. On sprawia to, że możemy żyć w pokoju jedni z drugimi. Naprawdę, że mąż będzie szanował żonę, że żona będzie miłowała i szanowała swojego męża, że dzieci będą szanowały swoich rodziców, że będzie ta wspólna harmonia, że w społeczności, w zborze, w żywym kościele będzie miłość i pokój, będzie szacunek i uległość. Pokój Boży. To jest to, czego dzisiaj, jak wspomniałem, świat nie ma, ale Bóg daruje w Jezusie Chrystusie dla swojego narodu, dla swojego Kościoła. Kiedy czytamy Słowo Boże, zauważamy z Księgi Objawienia świętego Jana, że na nadszedł moment, gdzie został z ziemi zabrany pokój, a posłany miecz. Jest o tym napisane, dzisiaj możemy to widzieć. Ale dla Kościoła, dla narodu Bożego, dla naśladowców Jezusa Chrystusa, Pan Jezus mówi, pokój mój daję wam. Nie tak jak świat daje, ja wam daję. Siostro droga, bracie, indywidualnie do każdego z nas Jezus przemawia. Daję ci mój pokój. Daję ci, chcę, abyś żył w pokoju. I dlatego też chcę tutaj powiedzieć, że otrzymanie pokoju nie odbywa się na zasadzie wypowiedzenia jakiejś regułki, czy jakiegoś specjalnego obrzędu, czy też może dokonania jakiegoś cudu na naszych oczach. Ale pokój Boży przyjmuje się w wierze w Jezusa Chrystusa, w Jego Słowo i wypełnianie w swoim życiu Jego przykazania w codziennym życiu.
Apostoł Święty Paweł powiada tak, że usprawiedliwieni wtedy z wiary pokój mamy z Bogiem. Poprzez naszą wiarę, kiedy wierzymy w Jezusa Chrystusa, przyjmujemy Jego ofiarę, wyznajemy nasze grzechy, przestajemy źle czynić i idziemy za Jego pasterskim głosem. Wtedy spływa pokój. Dalej możemy przeczytać w ten sposób. Również jest tu poselstwo przekazane dla nas w dzisiejszej okoliczności, gdzie powiada tak. A ponadto wszystko przyobleczcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości. A w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani jesteście w jednym ciele, a bądźcie wdzięczni. Oto tutaj tak wyraźnie jest powiedziane. Przyobleczmy się w tą miłość. Przyobleczmy się właśnie w to działanie Boże przez Ducha Świętego. I jest to spójnią doskonałości i będzie rządził pokój Chrystusowy. Co to znaczy rządził? To znaczy ten wpływ, ta zasada, ten stan będzie miał decydujący wpływ we wszystkich okolicznościach naszego życia. Będzie miał wpływ. Nie będziemy rozgoryczeni, nie będziemy może wybuchać, nie będziemy, jak to ludzie mówią, denerwować się, nie będziemy oddawać złem za złe. Bez względu na zewnętrzne okoliczności, jakiekolwiek one by były, to jednak wewnątrz zachowamy pokój Boży, stabilizacja, równowaga. A to wniesie człowiekowi naprawdę taki duchowy komfort. Drodzy, chciałbym również tutaj podkreślić, że ludzie, którzy prowadzą życie według cielesności, to znaczy w grzechu, w upodobaniu tylko spraw materialnych i doczesnych, nie zwracając uwagi na społeczność z Bogiem i wypełnienie Jego przykazań, nie osiągną pokoju. Nie osiągną jedyną drogą właśnie do tego pokoju. To jest życie według Ducha, pod kierownictwem Bożego Słowa, Świętego Ducha, który nam wskazuje tym głosem cichym, wskazuje przez nasze sumienie w naszym sercu, tak należy, tak należy. I wtedy człowiek zachowuje pokój. A jeżeli postąpi inaczej w swoim życiu, to co się dzieje? Przeżywaliście to w swoim życiu? Brak pokoju, coś się stało. Człowiek niewłaściwie zareagował, niewłaściwie się odniósł, niewłaściwie potraktował, poszedł w niewłaściwe miejsce, zanurzył się w to, co jest nieczyste. I wtedy niesmak. Brak pokoju, wyrzuty sumienia. I dlatego też, jak bardzo ważne jest to, abyśmy właśnie pragnęli tego pokoju, przebywali w tym pokoju, starali się korzystać z tego pokoju. Drodzy, może być tak w życiu chrześcijanina, że na jakimś momencie, na jakimś odcinku utracił ten pokój. Z powodu właśnie takiej sytuacji, nieczuwania, pofolgowania sobie, posłuchania może podszeptów złego, czy też reakcji ciała, co było sprzeczne z wolą Bożą, życia świętości, godności chrześcijańskiej. I właśnie kiedy brakuje i człowiek wtedy nie może znaleźć sobie spokoju, słyszy Boże Słowo, sumienie potępia, nie może się czuć swobodnie, żeby się otworzyć przed Bogiem, aby dać miejsce kierownictwu Ducha Świętego w swoim życiu. Coś przeszkadza. I co zrobić w takiej sytuacji? Jak postąpić? Ale chcę powiedzieć, że chwała Bogu, że oto Syn Boży, który jest jedynym pośrednikiem między nami a Bogiem, który właśnie wszystkie wziął nasze nieprawości, słabości, upadki i który jest pokojem naszym i sprawiedliwością naszą i wybawieniem naszym. On gotowy jest przywrócić pokój. Przywrócić ten pokój, aby sprawiedliwość, jako odczytałem, i pokój pocałowałeś, aby się spotkały. Wierność razem. I Bóg dzisiaj wychodzi naprzeciw. Wychodzi, aby dać nam to, co jest potrzebne. Wreszcie, kiedy apostoł święty Paweł pisał
podając naukę do ludzi wierzących, powiedział takie słowa, które chcę jeszcze zacytować. Zwróćmy uwagę, to się dotyczy właśnie nas. Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem prośby wasze powierzcie Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Czyńcie to, czego się nauczyliście i co przyjęliście, i co słyszeliście, i co widzieliście u mnie. A Bóg pokoju będzie z wami. Oto wspaniała recepta. Recepta przekazywana od Boga dla każdego jednego z nas. Pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum. Wiecie, niekiedy ludzie się dziwią, przyglądając się wiernym naśladowcom Jezusa Chrystusa, że może pomimo choroby, może niedostatku, może jakichś innych problemów w rodzinie, w życiu, może w miejscu pracy, zachowuje pokój, ufa swojemu Bogu, nie oddaje, jak wspominałem, złem za złe, nie złorzeczy, nie przeklina, nie odnosi się lekceważąco do kogoś. Jakiś dziwny, co to za człowiek? To jest człowiek normalny, taki sam, ale posiada Boży pokój. Nie pozwoli sobie na to, pomimo że z zewnątrz wychodzą walki, trudności, przeciwności, ale w sercu zachowuje ten pokój i właśnie tu, co jest powiedziane, ten pokój strzeże naszych serc. Strzeże. Przed czym? Przed niewłaściwymi reakcjami. Że w tym pokoju człowiek nie będzie dopuszczał do swojego serca złych myśli, złorzeczenia, zazdrości, uprzedzenia, czy jakichś innych, może z powodu nawet doznanych krzywd, niewłaściwych reakcji, co dzieje się, widzi w świecie. Strzec będzie. Będzie utwierdzony pokój. I dlatego tu jest ta recepta. Myślcie tylko o tym, co prawdziwe. Co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co cnotą i godne pochwały. Czy jest to możliwe do realizacji? Dzisiaj, kiedy jesteśmy około tego słowa, tak zastanówmy się, czy jest to możliwe do realizacji w codziennym życiu? Gdyby było niemożliwe, to by to nie było zalecone. Ale przy współudziale naszej wiary, bojaźni, miłości i poprzez wsparcie Bożego Słowa i Ducha Świętego możemy taką równowagę utrzymać. Wiecie, jakie będzie inne nasze życie? Jakie będzie spokój? Właśnie kiedy pragniemy tego, będziemy o tym myśleć. I również, co chciałbym powiedzieć, jak bardzo ważne jest przy tym wypełnianie woli Bożej i trwanie w modlitwach. Bo tu powiada, nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i w błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. Prośby to znaczy, że to, co wynika w życiu, to, co potrzebujemy od Pana, to my przedkładamy przed Nim w prostej, szczerej modlitwie wiary, przedkładając żywemu Bogu i wierząc, że Bóg poważnie traktuje każdą osobę, która do Niego przychodzi. Zgadzacie się z tym? Tak jest. Bóg w nas jest wiernym Bogiem. Dlatego też, drodzy, przysłuchując się temu, chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na jeden aspekt w tym temacie. Że kiedy my mamy pokój w naszych sercach, żyjemy w tym pokoju, przyjmujemy go od naszego Pana i on jest utwierdzony w nas, to będziemy zdolnymi przekazywać ten pokój innym. Z tego pokoju, pokoju Bożego, będziemy mogli przekazywać innym.
nasze postawy, nasza mowa, rozmowy, zachowania będą nacechowane pokojem, dobrym stosunkiem do innych ludzi. Niekoniecznie akceptacją, jeżeli ktoś coś czyni źle, absolutnie, ale właśnie w pokoju ku pomocy, ku pocieszeniu, ku ukierunkowaniu. I Bóg w ten sposób również posługuje się ludźmi, czyniąc swoje dzieło. Pan Jezus Chrystus powiada w ten sposób: błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Boga nazwani będą. Przez kogo? Przez Boga będą nazwani, uznani jako dzieci Boże, ci, którzy będą czynić pokój. A tylko ci to mogą czynić, którego przyjmą od Jezusa Chrystusa i Jego zachowują. I będąc właśnie tak uzdolnieni, to wtedy jeszcze raz wrócę do tego tematu, który może bliski nam jest. Żyjemy w rodzinach, w małżeństwach, w społeczności narodu Bożego. I tu jest tak bardzo ważne. Bracia i siostry, mężowie i żony. Jak wygląda to w codziennym życiu? Czy dajemy pokój jednym drugim? To, co się w odniesieniu jednym względem drugiego. Mąż do żony, żona dla męża. W mowie, we współczuciu, w szacunku. Nawet jeżeli są jakieś niedociągnięcia, uchybienia. Jeżeli wychodzi może jakiś trudny problem, trudna sytuacja. Może któraś strona popełni gdzieś tam jakieś uchybienie. Ale jednak pokój, zrozumienie, wsparcie, pokrzepienie. Kto to ma uczynić? Najbliższa osoba. Pokój Boży. W relacjach między dziećmi a rodzicami i odwrotnie. Pokój. Właśnie spoglądając na rodzica jako na tego, który Bóg dał, co Słowo Boże mówi, czcij ojca twego i matkę twoją. To jest tak bardzo ważne, abyśmy o tym pamiętali. Czci. Bez względu na to, czy jest wykształcony ten rodzic, czy nie. Bez względu na to, czy jest zdrowy, czy funkcyjny. Czci ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył i dobrze ci się powodziło. Również nieś ten pokój w społeczności, w zborze. To, co mogę. Nie wszyscy wszystko mogą. Ale nieść i przekazywać pokój mogą wszyscy. Zgodzacie się z tym? Każdy jeden ze swojej strony. A my jesteś wzniósł pokojowi. Czy gestem, czy dobrym słowem, czy zaangażowaniem się, czy zachętą czyni ten pokój. I drodzy, chcę tutaj jeszcze zwrócić uwagę na zakończenie. Po wysłuchaniu tych słów, wglądając w samego siebie, jak oceniamy siebie, nasz stan duchowy? Żyjemy w pokoju? Posiadamy ten pokój? Jest on dla nas szczęściem? Daje nam ten duchowy komfort, który powoduje radość w Duchu Świętym, że będziemy za wszystko Panu dziękować, że będziemy innym wdzięczni za wszystko i będziemy to wyrażać? Czy też może bywa inaczej? Drodzy, chcę podkreślić, że od stanu naszej duszy, od tego pokoju zależne będą dalsze dni. Społeczność z Bogiem, społeczność w rodzinie, społeczność w kościele, społeczność w otoczeniu, gdzie się znajdziemy. Myślę, że wszystkim nam bardzo zależy na tym, aby mieć pokój i żyć, o ile to od nas zależy, w pokoju. Dawać pokój. Drodzy, na zakończenie chciałbym zacytować takie słowa również Pana Jezusa Chrystusa, które wypowiedział i zapisane są również na stronicach Pisma Świętego Nowego Testamentu. Powiada: pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, żem jest cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Ukojenie.
to taki spokój. Taki spokój. Taka ścisła społeczność. Taka radość. Poczucie bezpieczeństwa w bliskości społeczności z Bogiem i w Kościele. Pokój mój daję wam. Nie tak świat daje i ja wam daję, powiedział Jezus. Dzisiaj Pan Jezus Chrystus jest obecny na tym miejscu. Nasz Pan i Zbawiciel. On przyszedł, jest obecny i On chce, aby jeżeli nie posiadasz Bożego pokoju, On gotowy ci go dać. Jeżeli otworzysz się i zawołasz do Pana, On przyjdzie, aby dać ci pomoc na warunkach takich, jakośmy słyszeli. Jeżeli może stało się coś takiego, że utraciłeś, zaniedbałeś, gdzieś uszedł ten pokój z twojego serca, jest jakaś niepewność, lęk, jakieś roztargnienie, to Pan Jezus Chrystus chce dzisiaj uleczyć twoją duszę. Chce zabrać to, wyzwolić cię, a dać tobie pokój. Pokój, który przewyższa wszelki rozum. Abyś dzisiaj z tego miejsca mógł wyjść, mogła wyjść napełniona Bożym pokojem. A to może ci udzielić tylko Jezus Chrystus. Jeżeli otworzysz się, jeżeli szczerze wezwiesz imienia Jezusa Chrystusa, jeżeli uznasz Jego Słowo, jeżeli to, co cię oskarża sumienie, wyznasz i poprosisz o oczyszczenie, przebaczenie, Jezus dokona wspaniałej przemiany w twoim życiu i będziesz szczęśliwy. Drodzy, chciałem was w tej chwili zachęcić do modlitwy. Na podstawie tych słów, któreśmy słyszeli dzisiaj, to poselstwo, które zostało przekazane dla naszych serc, abyśmy również mogli odpowiedzieć Panu. Abyśmy mogli zbliżyć się do Niego i zawołać to, co czuje twoje serce. W pierwszej kolejności będziemy się modlić, abyśmy wszyscy mogli, zbliżając się do Pana, otrzymać to, co pragnie nasze serce. W drugiej kolejności my również gotowi jesteśmy modlić się i prosić Pana i wesprzeć w modlitwach tych, którzy pozbawieni są pokoju, którzy nie mają tego pokoju, którzy potrzebują uleczenia duszy, pokrzepienia. Modlić się, aby Jezus Chrystus dokonał tej przemiany poprzez moc swojej ofiary i w mocy Ducha Świętego. Postańmy przed Panem. Bracia i siostry, w tej chwili zniesiemy głos modlitwy, każdy za samym sobą. To, co czujesz, to, co pragniesz, oto Pan jest blisko ciebie. Zawołaj do Niego, wezwij Jego imienia, a On sam da tobie odczuć i będzie z tobą rozmawiał poprzez Ducha Świętego w twoim sercu.